Aby zrozumieć teraźniejszość, trzeba ciągle wracać do przeszłości, bo teraźniejszość nie wzięła się znikąd, ani nawet sprzed roku, ani 10 lat, lecz jest to fragment dziejów, które dla nas, Polaków, są dziejami ścierania się wielkich sił i wielkich idei. Gdy zapomnimy o tym, jakich idei mamy bronić, będziemy nikim. Dlatego musimy pamiętać i myśleć. Gdy rozpoczynał się wiek XX, Polska od ponad 100 lat była pod rozbiorami. Zaborcy wyznawali zasadę znaną nam i dzisiaj. Była to zasada państwa prawa. W praktyce oznaczało to, że wszelkie akcje skierowane przeciwko narodowi i państwu polskiemu opierać się miały na odpowiednich przepisach. Oto jak pisał na ten temat nasz wielki poeta Zygmunt Krasiński. Przypominał, 9 października 1831 roku wyszedł carski ukaz, czyli przepis prawny, zgodnie z którym zamknięto Uniwersytet Warszawski i wszystkie szkoły wyższe w Królestwie Polskim. W tymże miesiącu wyszedł też inny ukaz, na mocy którego przesiedlono 5000 rodzin polskich, szlacheckich, z Podola na Kaukaz. Z innych tak zwanych praw warto przypomnieć takie, które w kolejnych latach pozwalały Rosjanom na kradzież cennych księgozbiorów z bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, na zamknięcie ponad 200 klasztorów katolickich, na zamknięcie Uniwersytetu Wileńskiego, na przymusowe przesiedlenie do osad wojskowych sierot, żon rekrutów i ich dzieci, na konfiskatę ziemi i majątków, na osiedlanie rasy ruskiej w samym sercu rasy polskiej, na przymusową naukę języka rosyjskiego, na konfiskatę majątków duchowieństwa katolickiego. Plany Rosjan były dalekosiężne, a wyraził je w przypływie szczerości sam cesarz Mikołaj I w roku 1845. Moją misją jest zrobić raz koniec z Dominus Vobiscum i z polonizmem. Polacy dzielą się u mnie na dwa rodzaje. Na tych, których nienawidzę i na tych, którymi gardzę. Nie wiem, czy będzie jeszcze kiedy jaka Polska, ale tego jestem pewien, że nie będzie już Polaków. Tak szczerze mówił car. Nasza walka od czasów zaboru była więc walką na śmierć i życie. Bo zaborcy chcieli nas nie tylko podbić, by odebrać nam naszą własność i czerpać korzyści z naszej niewolniczej pracy. Oni chcieli ostatecznie nas zabić. I to właśnie przypominał papież Jan Paweł II w swoim przemówieniu w UNESCO w roku 1980, że byliśmy, i to niejednokrotnie, skazywani przez naszych sąsiadów na śmierć. To coś więcej niż tylko utrata niepodległości. A jeśli ten proces nie trwał cały czas, bo prześladowania słabły, to jednak wyrok nad nami ciągle wisiał i przy nadarzających się okazjach, jakimi były zazwyczaj powstania, wracano doń z bezwzględną konsekwencją. Szczególnie okrutna była kara za powstanie styczniowe, bo nie tylko uczestników skazywano na zesłanie, ale pozbawiano ich majątków, by w to miejsce sprowadzić ludzi obcego ducha i obcej wiary. Ludzi, którym przeznaczano wysokie urzędy, niedostępne dla Polaków. Ludzi, którzy mieli być nauczycielami polskiej młodzieży, by poddać ją całkowicie wpływom obcego języka, a za jego pośrednictwem tej mentalności, przed którą od wieków broniliśmy się, aby nie miała do nas przystępu. Kolejnym etapem miała być asymilacja, która oznaczała wejście obcych do polskich rodzin i ostateczną zatratę polskiej duszy. Kto dziś pamięta, jak bardzo problem ten dręczył Stanisława Wyspiańskiego, który w wyzwoleniu rzucał ustami Konrada tak mocne słowa, że dziś z pewnością nie usłyszymy ich w żadnym z teatrów. Mówił: nie pozwolić marnować krwi narodu, nie pozwolić prostytuować naszych kobiet. My nie powinniśmy pozwolić naszych kobiet obcym, tym obcym, którzy siedzą wśród nas. I ciekawe, Wyspiański ma nawet za złe Polkom, które wychodzą za mąż za obcych, dom urządzają po polsku. Nazywa to wręcz podłością. Jak to ktoś zapyta?
Zdziwione są również teatralne maski, a Konrad Wyspiańskiego tłumaczy: ich potomstwo będzie tłumem ludzi obojętnych dla naszego narodowego społeczeństwa, którzy go zaprzedają. Więc to tak urodzi się pokolenie sprzedawczyków. A kto to jest sprzedawczyk? Ten, kto jest obojętny. Kto godzi się na to, co się dzieje, kto traci głębszy związek z Polską i narodem. Kto ostry, lecz dorzeczny osąd uznaje za wymysł i przesadę. Więc dziś, gdy mówimy, sprzedają nas, sprzedają Polskę, oni odpowiadają: przesada. Tak odpowiadają sprzedawczyki. Jaka szkoda, że sztuk Wyspiańskiego już się praktycznie nie wystawia, jeśli czasem to raczej po odpowiednich cięciach cenzury zwanej dla zamydlenia oczu autorską interpretacją reżysera. Wyspiański pyta dramatycznie o odpowiedzialność polskich kobiet za przyszłość narodu. Jakie będzie ich potomstwo, taki będzie naród. Czy kobiety polskie wychowają własne dzieci na Polaków? A wreszcie szkoły. Car zamknął polskie szkoły, by w ich miejsce otworzyć szkoły publiczne, chytrze nazwane instytutami szlacheckimi. Były to szkoły całkowicie rosyjskie, w których programie nie było miejsca na historię powszechną, a tym bardziej na dzieje ojczyste, polskie. Nie było miejsca na filozofię i na prawo. Wszystkie przedmioty były wykładane po rosyjsku. Historia Polski była tylko częścią składową historii Rosji. Promowano nieświadomość i zepsucie, bo to skutecznie miało odwodzić młodzież od zajmowania się ojczyzną. Czy to było dawno? Nie tak bardzo. To rozgrywa się ciągle na naszych oczach. Dziś młodzież może mówić po polsku, ale jest to swoboda do posługiwania się złą, niepoprawną, naszpikowaną błędami polszczyzną, nie mówiąc już o wulgaryzmach. Młodzież może pisać, ale głównie testy, które niszczą kulturę słowa pisanego. A niedługo miejsce rosyjskiego z czasów zaborów mocą ukazu ministerstwa zajmie, chyba już od pierwszej klasy, jeden z najbardziej przeciwnych wymowie polskich dźwięków język, jakim jest język angielski, który skutecznie zdeformuje sposób wymawiania właśnie polskich dźwięków. Więc wraca. Wiele z tego, co już było, wraca chytrze, zamienione, przebrane, nowoczesne, postępowe, ba, europejskie, ale prawie zawsze przedziwnie antypolskie. Pamiętajmy, że kto nami włada, ma pod ręką różne złe, ale skuteczne wzory, metod rządzenia, jakich zaborcy i okupanci dorobili się w nadmiarze. Nauczmy się je rozpoznawać, aby choć trochę im utrudnić. Pomoże nam w tym nasze dziedzictwo. Bo mieliśmy wielu ludzi myślących po polsku. Oni nie chcieli myśleć za nas. Oni wiedzieli, że tworzą dla kolejnych pokoleń, a więc myśleli dla nas. Uczmy się myślenia od Krasińskiego, Norwida, Wyspiańskiego, prymasa tysiąclecia, Jana Pawła II, największych z wielkich. Wtedy nie tylko będzie nam lżej, ale ocalejemy dla wielkiej sprawy. Bo po to jako Polacy tu żyjemy i mamy żyć na polskiej ziemi. Szczęść Boże.